7 sierpnia wspominamy świętego Sykstusa II, papieża i męczennika. Sykstus pochodził z Aten, był synem filozofa. O latach dziecięcych oraz młodzieńczych przyszłego papieża nic nie wiemy. Wstąpił na stolicę Piotrową 30 sierpnia 257 roku po śmierci świętego Stefana I. Sykstus załagodził spór wśród biskupów azjatyckich i afrykańskich w sprawie ważności chrztu udzielanego przez heretyków. Biskupi Azji i Afryki byli zdania, że nie jest on ważny. Mieli oni silne poparcie także w świętym Cyprianie, biskupie Kartaginy. Już w następnym roku, podczas niedawno rozpoczętego prześladowania chrześcijan przez cesarza Waleriana, Sykstus został aresztowany podczas celebrowania mszy świętej w katakumbach świętego Kaliksta. Ścięto go mieczem na jego biskupim krześle 6 sierpnia 258 roku wraz z towarzyszącymi mu diakonami, świętym Januarem, świętym Magnusem, świętym Wincentem i świętym Stefanem. Tego samego dnia zostali ścięci dwaj inni diakoni, Felicysyn i Agapit oraz inni kapłani, których imion już nie znamy. Imię świętego Sykstusa wymienia się w kanonie rzymskim, syryjskim i kartagińskim. Święty Cyprian nazywa papieża Sykstusa II kapłanem dobrym i pokojowym. W roku 1854 odkryto jego grób w katakumbach świętego Kaliksta w krypcie papieży. W ikonografii święty Sykstus przedstawiany jest w papieskich szatach, w ornacie, paliuszu i prostej tiarze. Jego atrybutami są miecz, moneta w dłoni, palma, pastorał z podwójnym krzyżem, sakiewka lub sakiewka na księdze. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Sykstusa, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miłosierny.